Jego królewska mość prosi wasz mościów. I uznając szczególne zdolności i zasługi Jana Zamoyskiego, pragniemy, by powierzona mu odtąd była wielka pieczęć kanclerza Rzeczypospolitej. Uczynię wszystko, aby dobrze służyć Rzeczypospolitej. Poświęcę jej wszystkie moje myśli, moje życie i majętność. Cała szlachta winna jest szczególną wdzięczność waszej królewskiej mości za mianowanie kanclerzem starosty Jana Zamoyskiego, jednego z nas, a szczególną estymą wśród nas się cieszącego. Mości panowie, na początek trzeba złamać Gdańsk.